Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Stacja Kutno, proszę wsiadać, drzwi zamykać. Wiadomo dlaczego Kutno, prawda? Nie będę tłumaczył rzeczy, które są oczywiste. Okutno, okrutne, była kiedyś taka piosenka. Jestem szczęśliwy i właściwie czuję się wyróżniony, że przyszło mi żyć w czasach, kiedy tworzyli tacy artyści jak Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora czy Wojciech Młynarski. Młodzi mają gorzej, bo tych artystów już nie ma i mogą sięgać tylko po tę klasykę do archiwum, sięgając po ulubione swoje piosenki. Mistrzów, tak trzeba powiedzieć, naszych mistrzów słowa. Kiedy oglądałem pierwsze odcinki Kabaretu Starszych Panów, byłem małym chłopcem i wydawało mi się, że nikt na świecie, a może nie na świecie, nikt w Polsce tak pięknie nie mówi i nie pisze po polsku jak pan Jeremi Przybora. A potem, kiedy słuchałem pierwszych piosenek napisanych przez Agnieszkę Osiecką, też nie sądziłem, że to się może tak pięknie rozwinąć. To samo było z Wojciechem Młynarskim. Miałem przyjemność poznać wszystkich tych państwa i czuję się tutaj w związku z tym wyróżniony. Młodzi ludzie, którzy wystąpią tutaj teraz na estradzie, tak jak mówię, sięgają tylko do archiwum, ale do przepięknego archiwum piosenek, po które zawsze warto sięgać. Koncert galowy 13. stacji Kutno Ogólnopolskiego Festiwalu Jeremiego Przybory nosi tytuł Elementarz, piosenki Przybory Osieckiej Młynarskiego. A ja pozwolę sobie zapowiedzieć piosenkę pierwszą. To jest Miłość w Portofino. Fred Buscaglione napisał ten utwór dawno, dawno temu. Potem słowa polskie dopisała Agnieszka Osiecka, a dzisiaj zaśpiewa tę piosenkę Monika Bożym.